Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Demonidias, a przed wami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Dark Souls 3 Czarodziejem. No i przypominam, że w poprzednim odcinku wreszcie udało nam się dotrzeć do zbezczeszczonej stolicy za pomocą ścieżki, w stronę której teraz spogląda moja postać. No i mamy do wyboru albo tę drabinkę, albo zejście na dół za sprawą tej drabiny. Tylko najpierw zobaczcie, co jeszcze tutaj na mnie czeka. Jest to kolejny gargulec. Właśnie na tamtej ścieżce, która mnie doprowadziła do tej zbezczeszczonej stolicy, walczyliśmy w poprzednim odcinku z takim gargulcem. No i tutaj widać, że mamy jeszcze jednego do pokonania. A może to ten pierwszy, tylko że się po prostu zrespił? Nie sądzę. Tu mamy skarb, który chyba bym musiał zdobyć z drugiej strony. Możliwość wyjścia też. O, tutaj na dole też byliśmy ostatnio tak naprawdę. Ale do tego miejsca nie podchodziłem. Zapomniałem też powiedzieć o tym, jakie jest największe zadanie dla mnie w tym odcinku. Nie tylko jest to zdobycie nowego zwoju i nowych zaklęć, ale tak, wreszcie będę miał naprawdę chyba najpotężniejszą magię, jaką można tylko sobie wyobrazić właśnie w Dark Souls 3. Przynajmniej do tej pory. Nie tylko szykuje mi się zmiana kosturu na najlepszy z tych wszystkich, jakie mógłbym mieć dla mojej postaci, ale również... O, proszę! Czyli jednak tamten się zrespił. Moi drodzy. Na to by wychodziło! Ja pierdzielę, na dwa uderzenia! Okej. Ale przede wszystkim w tym odcinku będziemy mieli ogromną, naprawdę misję ratunkową. Czas na uratowanie dwóch niezwykle istotnych NPC. To będzie przejście, które chcę sprawdzić koniecznie, ale najpierw obejdę to dookoła i patrzcie, mamy kolejnego gargulca. To jest właśnie zbezczeszczona stolica. Tam jest też istotne miejsce, do którego będziemy musieli podejść, ale wszystko w swoim czasie. I muszę przyznać, że jest to miejsce tak szumnie zapowiadane. Miało być takie monumentalne, kiedy to jest po prostu upadła stolica gdzieś w podziemiach i... No, widzimy, że wszystko tutaj jest naprawdę w całkowicie zrujnowanym stanie. I muszę przyznać, że to jest jedna z niewielu lokacji na podstawce Dark Souls 3, która, okej, wygląda bardzo ładnie pod kątem artystycznym, ale zawiodła mnie w tym stylu, że, znaczy w tym znaczeniu, że jest ona po prostu mało rozbudowana. No, dwie zardzewia monety. Może się przydadzą, jak będę potrzebował jakiegoś konkretnego przedmiotu do wyfarmienia. Tutaj też jest naprawdę, ale to akurat plus dla tej lokacji, tak dobrze schowane, są tak dobrze poukrywane skarby, że to się w głowie nie mieści, naprawdę. Zobaczę tylko, co mamy w tym miejscu jeszcze, bo nie pamiętam tego tak w 100%. Aha, tutaj mamy zwykłe przejście, które jest zerwane. Spróbuj skok. No, ktoś chyba spróbował, zobaczmy sobie. Ale wydaje mi się, że tak. Że ktoś dał się tutaj nabrać. Nie wiem, czemu mi się to nie wczytuje. Restartowałem, wszystko powinno być cacy, a nie jest. Ale pisaliście, że czasami to jest problem akurat ze Steamem, więc możliwe, że to dlatego. Albo po prostu gra czegoś nie ogarnęła, chociaż nie sądzę. Raczej bym tutaj stawiał na faktycznie jakiś problem z połączeniem. Ale na szczęście widzę wszystkie znaki, także nie ma problemu w tym sensie. Dobra, pójdziemy najpierw tutaj i... W tej lokacji trzeba pójść na kompromis parę razy. To znaczy, widzimy jakiś skarb, ale trzeba go pominąć. Co to było? Coś pode mną łazi. Paskudztwo. Zróbmy tak. Chciałbym tą jaszczurkę pokonać. Tylko nie wiem, czy ja tutaj przeskoczę. Kurde, ale zauważyła mnie trochę. No ale też byłem przed nią tak naprawdę. Pięknie. No i to jest idealna broń do niszczenia was. Migoczący tytanit. Jak dobrze. Akurat materiał, którego no, naprawdę bardzo potrzebuję do ulepszenia tej broni. O to miejsce mi chodziło. No i mamy znowu te upiory, które, znaczy upiorne stwory, które były w Irytylu. Te, wiecie, z włosami. Takie pajęczaki jakieś. Trzeba będzie stawić im czoła, ale to za chwileczkę. Najpierw tak, kępka kwitnącego fioletowego mchu. Jeżeli coś takiego zdobywacie w Soulsach, to znaczy, że albo tego będziecie potrzebowali za chwilę, albo potrzebowaliście tego chwilę temu, więc warto to sobie oczywiście ustawić. To jest tylko pytanie. Ja tutaj zejdę, jak najbardziej tutaj zejdę.
Tylko jak tutaj wygląda powrót z tego miejsca? No nieważne. Sprawdzimy to. No jak ładnie. Jeszcze jeden jest za mną. Tylko one totalnie głupieją i nie wiedzą, gdzie ja jestem po chwili. To mi się bardzo podoba, słuchajcie. To mi się naprawdę bardzo podoba właśnie w tym zaklęciu. To jest rewelacja. Więc ono tak dużo rzeczy zmienia. Naprawdę dziękuję za jego polecenie, bo nie spodziewałem się, że ono działa na chyba prawie każdych przeciwników. Na prawie wszystkich, nie? Jest to skuteczne. Więc bardzo dobrze jest, że nie zrobili czegoś takiego w Dark Soulsach, że ma broń, która na przykład, nie wiem, zadaje jakieś obrażenie magiczne, nie mówię tutaj o swojej, ale takiej typowo magicznej jakiejś broni, to zżera punkty skupienia. W sensie, że zawsze byłaby to jakaś taka zasada, nie? To by było naprawdę wredne. Boże, jak mi to szybko będzie zżerało to życie. Dobra. Jakoś to będzie. Boże, ile tego tu jest? Ten jeden chyba nie wyjdzie. O nie! Ale to było głupie. Dobra. Będę musiał stąd wyjść. Myślałem, że jeszcze jeden będzie. Pierścień przeklętego ukąszenia. Dobra. Słyszę tę jaszczurkę, ale ona jest nade mną. To nawet dobrze, bo ja tam chciałem jeszcze inne ścieżki posprawdzać. Generalnie przez to miejsce najlepszym pomysłem to jest przebieganie po prostu. Chociaż wiecie co? Może i nie będę musiał wracać. Może chyba jeszcze raz skorzystam z boskiego błogosławieństwa. Albo kurczę z Zigbroi, nie wiem czy ona też zdejmuje. Nie. Nie zdejmuje tych efektów. Tutaj jeszcze coś może być. No to skoro już biegam po tym syfie, to sprawdzę, czy tu czegoś nie ma. Bo trochę szkoda by było coś przegapić. Gotów. O mój Boże. Słyszę, że tam jest jakiś potwór. A ty! Kurde, jak chciał skoczyć na mnie. Kamień pokutny. Dobra, niech będzie to błogosławieństwo. No. Proszę bardzo. Naprawdę to jest rzadkość, jeżeli chodzi o mnie i korzystanie z tego przedmiotu. No, chyba wiem, co tu się czai. Oczywiście nic dobrego. Kurde, zanim te drzwi otworzę, to zejdzie mi ten efekt. Patrzcie na to monstrum! Aż trzy są. Ja pierdzielę, ile to życia ma. O-o. 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 Dlaczego tutaj nie ma jakiegoś handshota czy coś, żeby one mogły umrzeć w normalnym tempie? O Boże! Jeszcze może mnie tutaj w tą toksynę wrzucicie, co? No tego tylko brakuje. Oczywiście, że tak. Sam się wrzucę w to. Nie zdążę. Ja nie mogę. O, proszę. Dwa się wycofały. Bydlaki. No, nie wierzę, przecież powinien dostać. Nie no, ginę. O, kurde. No i to jest, powiem wam, jeden z najbardziej upiornych przeciwników, jeżeli chodzi o design, a chociaż może najbardziej dziwacznych, bardziej powinienem tutaj powiedzieć. On by spokojnie przez te oczy pasował do Bloodborne. No myślę, że się zgodzicie. O kurde, dobra, ogarniemy to. To była jedna ścieżka tylko. Fajnie będzie to zobaczyć. Mogę spróbować na ukrytym ciele nawet przejść tam między nimi. To też nie jest głupi pomysł. Na szczęście to wszystko jest bardzo blisko w tej lokacji. To jest naprawdę jej duża zaleta. Tu chyba nawet nie ma żadnych skrótów, tak naprawdę. Nie wiem, czy ty będziesz mnie gonić, bo... Chyba byś się nawet tu nie zmieścił.
Czemu go to nie trafiło? Jeszcze raz. No i żegnamy. Coś może z ciebie wypadnie, co? Poza duszami. No jednak wiecie, 2,5 tysiąca piechotą nie chodzi. Płomienny młot gargulca? No proszę, coś wypadło. Wykrakałem to pozytywnie. Zobaczmy w takim razie ten młot. Gdzie on będzie w ogóle? Coś mi się wydaje, że tutaj, o. Podniowy kamienny młot jednego z gargulców z bezczeszczonej stolicy. Zbezczeszczony płomień, który nie gaśnie nigdy, nadaje tej broni moc ognia. Umiejętność płomienny grat. Zakotwiczasz broń w ziemi i używasz silnego ataku, by przypuścić kilka ognistych salw z czubka młota. Z broń. Wow, pod inteligencję i wiarę. Aczkolwiek wymagasz 22 punktów w siłę. No nie jest to raczej coś wybitnego. Chyba nikt z was tego nie zaproponował jako broni domyślnej przez całą serię w sumie. Mamy też ten nowy pierścień i chciałbym wam go pokazać, on jest tutaj. Nie? To nie był pierścień mroku. To jest ten. Jeden z kąszących pierścieni wykutych w Karimie. Zwiększa odporność na klątwy. Zakazano już tworzenia tych pierścieni zapewne ze względu na niepokojące właściwości plastyczne kamienia. Klerykom nie przeszkadza to jednak dalej eksperymentować z tym materiałem. O, szkoda, że trucizny, a nie na toksyny na przykład. Generalnie zwróćcie uwagę na to, i ile obrażeń robię. Ponad 600 jednym zaklęciem. To jest strasznie dużo, nie? Ale zwróćcie też uwagę na drugą rzecz. A mianowicie na to, że to są obrażenia, które nie robią na tym akurat potworze żadnego wrażenia. I to już trochę przeraża. Jak można byłoby to w ogóle przejść sobie, nie? Tak, wiecie, chodząc dookoła. O! Jak gdyby nigdy nic. Czy to będzie kolejny migoczący tytanit? Tak jest! No i to mi się podoba. No i to mi się bardzo podoba. Uważaj na dziura. O! Faktycznie. Zardzewiała złota moneta. Jeszcze lepiej. Ja już wiem, gdzie jestem nawet, powiem wam. Dokładnie. To jest to miejsce. Po prostu. Także tutaj idąc, mógłbym powrócić sobie do tego miejsca, z którego teraz... O, przyszedłem, nie? Tutaj. Także tak, no całkiem fajnie to jest połączone. Ale idąc na skróty, można sobie tam przeskoczyć, jak najbardziej. Pytanie teraz za 100 punktów. Jakby to rozegrać. Bo generalnie ja chcę iść na górę. To jest budynek, który mnie najbardziej interesuje. Tutaj jest to, czego ja potrzebuję. Czyli zwój. I nie tylko. Kurde, podnoszą, a po chwili zapominałem, że ktoś tam był, nie? W ogóle. Dobra, zróbmy tak. Okej. Okay. Czyli jestem w stanie coś takiego przebiec. Już myślałem, że mnie zauważył. Skoro tak blisko w sumie był. O Boże, to będzie dopiero porąbane miejsce, no ale zróbmy to. Myślę, że sami widzicie, że to nie jest potwór, z którym można walczyć jak gdyby nigdy nic, nie? Kamień oczyszczenia. Co mi po tym, kurde, kamieniu oczyszczenia? Spróbujmy. Tylko żebyś nie skakał na mnie, jak ostatnio. To będzie dobrze. O! Teraz jest jakiś taki bardzo posłuszny, bym powiedział. Jeden cios. I by mnie nie było! Eleonora! Co to za jakiś, kurde, topór? Ale ładne. Dziwna broń, którą posługują się zniekształcone mieszkańki z bezczeszczonej stolicy. Zbezczeszczony płomień zrodził się z klątwy tych kobiet, krewnych pewnej wyroczni, ale pomimo ich wyraźnej winy, mogły dalej beztrosko prowadzić swe żywoty. Umiejętność, dzwonek na ucztę, wznieś topór i zamachaj nim, by wydał dostojny ton, który tymczasowo nada broniom zdolność rozkrwawiania i przywracania punktów życia przy każdym trafieniu. Ale fajna właściwość. No broń...
No, nie masz takich dużych wymagań, chociaż swoje waży. Dobra, czas na regenerację, myślę. I zobaczmy, co tu jeszcze mi wyleciało. Ciasto z wajna, okej, okay, czyli kupę po prostu podnosić. Fajnie, smacznego. Już po raz drugi w tej serii wszystkim życzę. I przepraszam, ale to jest Dark Souls. Zwróćcie uwagę na to, jak duże teraz te obrażenia zadaje. A to też wynika z tych wszystkich wzmocnień, nie? Nie tego kosturu teraz zrobili po 700 ileś, ale też z takiego wzmocnienia, no, powiedziałbym, znaczącego, jakim jest ten dzwonek. Ten świecznik uczonego, znaczy się. No to jest ogromna różnica. Czy oni się tam zakleszczyli wzajemnie? O Boże! No, do czasu aż ktoś się poderwie i rzuci, albo jak przypadkiem ten drugi oberwie, który nie ma oberwać. O właśnie, na przykład tak jak teraz. No i wylezie stąd, no pewnie. Jeszcze mnie zabije, znając życie. Patrzcie na to. No okej. Podarował mi. Oni powinni jeszcze wybuchać na sam koniec. A przepraszam, one powinny wybuchać. Są zniekształcone mieszkanki, jak nam przecież opis to wszystko wyjaśnił. Także zwracam honor i zobaczmy, co my tu mamy. To wygląda, jakby miało się zarwać zaraz. Dlatego potem pobiegałem, to brzmi jak najlepszy plan na świecie. Serio, w tym miejscu to ja byłem chyba tylko dwa razy w życiu może? Lata temu. I co, i wszystko. Także tak dla zasady was chyba tutaj zabijałem tylko. Tak mi się zdaje. Co gorsza, to jest podejrzewam zwyczajny przeciwnik, który jak najbardziej będzie się respił. Więc jedyne co, no to tak mówię, dla sportu was tutaj zabiłem i trochę dusz zainkasowałem, ale nie powiedziałbym, żeby to było warte tego wysiłku. Dobra, tam na końcu na szczęście niczego więcej nie ma, więc możemy spokojnie spróbować przejść już tutaj. Nie wiem, czy zdążę tak na raz. Zdążę na luzie. Pięknie. Dobra, dla spokoju. Nie wiem, czy tu nie będzie zaraz jakiegoś towarzystwa. Fajnie, że można ze stusów korzystać na drabinkach. Tego nie było na przykład, nie wiem, w Dark Souls 1 czy Demon's Souls. Boże, to jest jeszcze jeden. Powiem wam, że to nie jest dobre miejsce na walkę, bo będziemy mogli z góry zeskoczyć i zestrzelić tego przeciwnika. Będzie on bezbronny, chyba że ma jakiś atak dystansowy, taki, co by do góry mógł polecieć na mnie. Ale moi drodzy, tutaj będzie dopiero zabawa. Mamy do pokonania czarodzieja, który nie jest jakiś odporny na magii, nawet nie orientuje się, gdzie jestem. Halo! Zawiodłem się! Co to miało być? Ja go pamiętam jako takiego, kurde, terminatora jakiegoś, a on padł na prawie dwa uderzenia. Zwój Logana! Moi drodzy, to jest właśnie to, o co mi chodziło i o czym opowiadałem wam na początku odcinka. To jest naprawdę najistotniejszy przedmiot, no chyba, że kostur nowy to będzie, czy katalizator to będzie najważniejsza rzecz, ale kostur Logana... To jest dostęp do naprawdę przepotężnych czarów. Zobaczmy sobie. Tajny zwój magów ze zbezczeszczonej stolicy zawierający czary Logana. Daj magowi, by nauczyć się czarów Logana. Królewscy magowie używali tego zwoju, by rościć sobie prawo do miana następców Logana. Choć pretensje te byłyby trudne do obronienia, gdyby poddać się głębszej analizie. No... Logan to jest oczywiście czarodziej znany doskonale z Dark Souls 1. Był chociażby w Fortecy Senna uwięziony. On później miał wątek cały z zgłębianiem wiedzy, jaką posiadał Seth Bezłuski Smok. I później też tam właśnie się jego wątek kończył. Znaczy był wątek i w kryształowych jaskiniach i w... archiwach książęcych. O, o to mi chodziło. Właśnie nie wiem, czy tam formalnie to się nazywało jeszcze kryształowymi jaskiniami, czy tylko w archiwach, ale w archiwach na pewno. No to co? Zaskoczymy sobie tutaj. To jest najwyższa pora. Gniew bogów. A, pokażę wam opis tego. Przed tym starciem. Ale serio, zaskoczyło mnie to, bo ja myślałem, że tak jest czarodziej, bo miał kostur w ręce, na pewno zauważyliście, i to miał kostur naprawdę znaczący, bardzo istotny, bardzo dobry. No to wydawało mi się, że on będzie miał raczej jakąś taką dość dużą absorpcję obrażeń magicznych, a wcale tak nie było, bym powiedział. Pierwotna manifestacja mocy tworzy potężną falę uderzeniową. Gniew bogów to epicka opowieść, a sama moc stanowi zaledwie jej niekompletną namiastkę.
Ta pełna pierwotnej furii legenda przyzywa falę uderzeniową, która rani również trafione cele. Jest to idealny przedmiot do zrzucania przeciwników w przepaść. Najzwyczajniej w świecie. Czy to był duch, czy tam ktoś przechodził sobie? No, gdybym tutaj ustawił sobie ukryte ciało, to byłoby to już naprawdę podłe z mojej strony. Prawie jak to, gdyby on mnie złapał, bo w sumie jak tak podniósł się, to... Jak podniosła się, to prawie by to wyszło nawet, tak powiem. Serio? Mam takie obawy. O-o. O! Dokładnie, idź dalej. Coś czuję, że to się źle skończy za mnie. No. Już niczego więcej nie ma na pewno? Nie, no nie ma. Nie! Co się stało? Czemu się nie wbiło? Wow! Jeszcze powinnaś mnie zeżreć, nie? To by było dopiero. Ciasto z łajna, jak zwykle. Kaptur dworskiego czarodzieja, szata dworskiego czarodzieja, rękawiczki i spodnie dworskiego czarodzieja. Zobaczmy sobie w takim razie, jak to wygląda. Ej, statystyki naprawdę przyjemne, ustawię to sobie. Chociaż jest trochę cięższe, ale myślę, że damy radę jakoś. Szata czarodziejów dworu z bezczeszczonej stolicy. Oficjalne złote obszycia zdają się sugerować, że mogli też pełnić rolę wyroczni. Wielu czarodziejów podaje się za dziedziców wspaniałego mędrca Logana, wielkiego kapelusza, a z bezczeszczona stolica mieści jedną z nich... z ich dwóch wiodących szkół. No, jak już wiemy z opisu innego, no to nie do końca dobrze, że sobie rościli takie pojęcie o sobie, no ale okej. Tu mamy też te rękawiczki. No, akurat są lżejsze, więc fajnie się to rekompensuje. To jest trochę słabsze, ale też lżejsze. Myślę, że nie będę tego chyba zmieniać. Spodnie czarodziejów dwór z bezczeszczonej stolicy. To samo. Ten sam opis. No nawet nie widać tych moich spodni, a powiem więcej, buty jakie mam tutaj nawet pasują do szat, więc słuchajcie, no ja wiem, że statystyki są ważne, ale wygląd też w Soulsach. Wiecie, fashion Souls i te sprawy. Także zostanę przy tym, co mamy. Dobra, ale najpierw sprawdźmy w takim razie, co mamy tutaj w środku jeszcze za tajemnicę do odkrycia i pójdziemy na górę wreszcie. A kurde, mimik! Nawet nie muszę na wiadomość patrzeć, uważaj na wróg. Dobra, ale masz plusa, panie. O, nie mogę menu otworzyć, jak tak stoję. Mamy jeszcze te talizmany? Przedostatni. Trochę smutno, gdybym nie trafił. No i pięknie. Katalizator Logana. Dokładnie o to mi chodziło, mówiąc, że ten budynek będzie niezwykle istotny. To jest, słuchajcie, mój kostur, czy katalizator docelowy. Będzie on lepszy od heretyka. Heretyka był naprawdę przyzwoity do pewnego poziomu inteligencji. Nie pamiętam teraz, nie chcę mówić, czy 35 czy 40 punktów inteligencji to było fajne dla tego kosturu, ale katalizator Logana no, jest absolutnie mistrzowski. On jest o wiele lepszy, tylko weźcie pod uwagę, że on nie jest ulepszony, nie? A już ma skalowanie na A, tak jak ten ma na plus 5, także... Tutaj powinniśmy nawet na skalowanie S wskoczyć, nie? Więc na najwyższy możliwy poziom. Więc wszystkie teraz materiały, wszystkie dusze wreszcie będę wykorzystywać do ulepszenia tej broni na maksymalny możliwy poziom i z tym kosturem będę chodził. Ja wiem, że to na przykład też może być moim kosturem zamiennym i owszem, będę sobie z tego też pewnie korzystał do tego ich czarów, ale tak jak mówiłem, z bronią białą to ja sobie eksperymenty mogę robić jeszcze. Tu nie ma żadnych problemów, na pewno będę wam chciał przynajmniej jeszcze dwie broni zaprezentować, więc będzie na pewno urozmaicenie w tej serii, na które na pewno też liczycie, bo zazwyczaj w seriach prosicie o to, żeby broń się zmieniała. I zobaczymy, jaka broń będzie ostateczną, ale to też jest fajne, że ja mogę tutaj, wiecie, walczyć w zwarciu i w razie co skorzystać sobie z zaklęcia. Wiadomo, muszę się liczyć wtedy z tym, że to zaklęcie będzie słabsze, niż gdybym chociażby korzystał z katalizatora łamane na kostur, a tak, bo to po prostu... No... Coś za coś, tak? Tutaj mamy taką broń białą i w dodatku możemy czarować sobie. No i tutaj w zasadzie mamy powrót, można tak powiedzieć. Także dość ciekawe to jest połączenie. Przed tobą dobra duszo. No to jest powrót do miejsca, w którym byliśmy na samym początku, także tutaj nie będę, słuchajcie, przechodzić, bo ten budynek ma jeszcze jeden sekret, przynajmniej jeszcze jeden sekret, o którym warto byłoby powiedzieć i wam pokazać też. No i przy okazji
pójść tam, bo to też ważne jest z punktu widzenia mojej postaci. Ale najpierw tak zobaczę tylko, czy tutaj czegoś jeszcze by nie było. Tu było wejście, dobra, okej, to jest to miejsce. Bo tam przecież też mogliśmy na górę jeszcze pójść, tam była drabinka, nie? Czy schody może? Nie jestem pewien. Schody chyba. Tak, schody. Więc to jest jedno miejsce, które sobie jeszcze sprawdzimy. Dlatego powrót stąd to nie byłby najlepszy pomysł. No i tutaj była walka i tutaj nic więcej nie było, ale patrzcie na to, tu wiadomości ładnie to sugerują. Przed tą czaruś, więc teraz skok, spróbuj skok. Tak, to jest, słuchajcie, moim zdaniem jedna z lepiej ukrytych rzeczy. Tak w oczywisty sposób, nie że jakaś iluzoryczna ściana, czy niewidzialny most na przykład, ale serio fajnie było pomyślane. Trochę element zręcznościowy, który jak na Soulsy naprawdę został wykonany fajnie. Tu się jakoś, nie wiem, nie blokujemy, nie jest to problematyczne, żeby tutaj wskoczyć, jak chociażby na nagrobek w Kapliczce Zjednoczenia. Pamiętacie na pewno, jak tam umierałem parę razy. Patrzcie, kogo my tutaj mamy. Użyto stary klucz do celi i mamy w tym miejscu rycerza Cebulę, który po raz kolejny ma kłopoty i który po raz kolejny musi liczyć na nasze wsparcie. Pierścień. Swoją drogą, jak tak się przyjrzycie, to widać jego twarz, jego oczy w tym momencie, nos. Nawet uśmiech, jaki ma przez sen. To jest, słuchajcie, pozytywne podejście do życia. Uśmiechacie się nawet jak śpicie, nie? W celi. Ciekawe, kto go tu zamknął, swoją drogą. Once again you are my valiant savior. I, Siegfried of Katarina, express my deepest gratitude. Take this, a token of my thanks. Go on, it's all yours. Sztaba Tytanitu. To jest naprawdę niewiarygodnie ważny przedmiot, ponieważ umożliwia mi ulepszenie broni na maksymalny poziom. Ah, no, please. Go on ahead. I've my own road to take. And a duty to fulfill. That is soon. Ah, no, please. Go on ahead. I've my own road to take. And a duty to fulfill. That is soon. No i dobrze. Już się niestety powtarza, jak widzicie. Także nic tutaj nie, nic po nas tutaj. Mamy też oczywiście złoty sygnet chciwego węża. I to jest naprawdę fajna rzecz również do farmienia, jeżeli ktoś potrzebuje, ponieważ polegli wrogowie części zostawiają przedmioty. Fajna rzecz, bardzo przydatna. Ten nam dał więcej dusz, ten nam daje po prostu większą szansę na sensownego dropa, na sensowny łup. Złoty pierścień z wizerunkiem węża, któremu nie udało się przerodzić w smoka. Polegli wrogowie części zostawiają przedmioty. Węże są stworzeniami znanymi ze swej zachłanności i zdolnymi do pożerania w całości większych od nich samych ofiar. Chyba stąd właśnie się tak wziął, że w ogóle węże to są takie zachłanne. Gdy komuś zaczynają ciążyć kajdany, być może nadszedł czas na odrobinę starej, dobrej chciwości. 41 tysięcy przy mnie, tak a propos chciwości, a ja idę dalej po więcej, słuchajcie, cały czas. Nie ma co się zatrzymywać. Chociaż można by było niedługo nawet. Pokażę wam jeszcze w sumie opis tego pierścienia, ale najpierw pójdziemy sobie w to miejsce. Bo to jest kolejna ścieżka, już w sumie ostatnia, jaką mamy do sprawdzenia w tej okolicy. Klucz, który posłuży mi do tego miejsca, to jest to. Klucz do najstarszej celi w Lochach i Rytylu, o którym mówiliśmy ostatnio, że ciągle takie najstarsze cele odwiedzamy. Pamiętacie na pewno, to było w poprzednim odcinku. Tak, znowu to się stało i w najstarszej akurat mieliśmy naprawdę znaczącą osobę. A propos Lochu, no to właśnie trafiliśmy do Lochu i Rytylu, bo to już nie była tak naprawdę zbezczeszczona stolica. Tam jakbyśmy chyba nadzeszli, to się nie pojawi napis, że zbezczeszczona stolica, tylko po prostu nie ma takiego płynnego przejścia. O kurde! Między lokacjami. A wy tu skąd? No tego się nie spodziewałem, słuchajcie. Najgorsza niespodzianka na świecie. One tu były od początku? Jeśli tak, to jestem przerażony, że ich nie zauważyłem. Skupiłem się na innych rzeczach. Może, nie wiem co tu się stało, ale tak, tutaj mamy jeszcze to miejsce ze szczurami, słuchajcie, które wypadałoby sprawdzić. Tutaj był olbrzym, na pewno to kojarzycie, nie? Ach, biedne szczurki, biedne. Chociaż trochę ich tutaj jest i one wyłażą sobie. Dobra, nieważne. Na końcu mamy skarb. I to
Uważaj na to, co za tobą. Aaa, czyli to miała być taka pułapka, dobra. Są to klucze strażnika więziennego. Moi drodzy, to jest właśnie przedmiot, który umożliwi nam uratowanie drugiego NPC. Tego, co był wtedy tak... Co, o którym powiedziałem, że to jest nauczyciel magii i jest to po prostu NPC, który był spowidycieniem takim w swojej celi właśnie w Lochu i Rytelu. No i tam teraz będziemy musieli powrócić, rzecz jasna. Ale najpierw zobaczmy opis. Kółko z kluczami strażnika więziennego otwiera większość drzwi do celi. Czemu właściwie więźniowie pozostają w zamknięciu, skoro już są na tyle są już tylko bezmyślnymi pustymi lub bełkoczącymi głupcami, którzy nie wiedzą, co się dzieje wokół? No to jest dobre pytanie, ale wydaje mi się, że to wynika z tego, że po prostu nawet i sami strażnicy już też nie do końca wiedzą, kim są i co się dzieje. Chociaż nie do końca. Tak też musi być. Patrzcie, jak się kurde porespiło towarzystwo. Dzień dobry. Mam nadzieję, że tam niczego więcej nie przegapiłem. Jeżeli tak, to wrócę sobie. Oczywiście dawajcie znać. O! Już mnie widać! Au! Cholerne szczury. No, żeż wy. Tak, pokonuj olbrzymy, gigantów, gargulce, ginę od szczurów. A, to by było tak bardzo wymowne. To są solsy po prostu. Dużo odłamek tytanitu, moi drodzy. Patrzcie, jak wyłażą. Ja nie wiem, ile ich tutaj jest, czy to się w nieskończoność nie dzieje, ale... Odpuszczę sobie już, tylko zbiorę to, co na mnie czeka. Kolejny dużo odłamek. I kolejny szczur. Zbezczeszczony płomień. Teraz tak. W którą stronę? Mamy taką opcję, aby tutaj pójść. Nie wiem, dokąd mnie to doprowadzi, szczerze mówiąc. Do mnie doprowadziło do mimika. No to będzie ostatni w takim razie talizman. Uwielbiam ten odgłos. Trochę ryzykowałem. Wow! Czy myślałem przez chwilę, że on żyje? Strzała błyskawic zabójcy smoków, 10 sztuk. No, nie powiedziałbym, że to jest super przedmiot. Uważaj na skrzynia, więc spróbuję atak. Dobra, niech będzie. Dobra, zobaczmy, gdzie ja teraz wyjdę w tym miejscu. O, już jest pusta buteleczka przecież. Niby nie jest duża ta zbezczeszczona stolica, chociaż trochę czasu tu się spędza, jak widzicie, chcąc wybić tych przeciwników jednak, a nie tylko przebiec przez to, nie? Ale przebiec przez nią, przez tą lokację w całości można w minutę. Naprawdę. A, tu jest wyjście. I skarby. To mi się podoba. Ej, to jest skarb, który widziałem wtedy i tak, no, znaczy dwa odcinki temu chyba. I się zastanawiałem, jak tutaj wejść? I że będę musiał coś z góry zrobić. Nie, to jednak wszystko zrobiłem dobrze, tylko musiałem z tego miejsca tutaj się dostać. Jaki wystraszony! Widzieliście, jak go odrzucił aż? Na samą myśl, że tam ktoś jest. Coś pięknego. I co, są szczury znowu? Nie chyba. Oby się przez... Bym się zabił tutaj sam teraz. Oby już się przestały respić. Ale i tak mamy coś do sprawdzenia jeszcze na dole. A zatem chodźmy. Nie no, są! Jeszcze? Naprawdę? No, za głupie miejsce. To przejście jeszcze muszę sprawdzić, kurde. W sensie, tam było coś jeszcze chyba. O właśnie, winda. No! To bym przeoczył. Nie ma czegoś po drodze, tak a propos przeoczenia? Nigdzie nie zeskoczę. To jest fajny sposób na ukrycie czegoś, ale czasem mnie to frustruje, że jadąc windą nie mogę się odprężyć, tylko muszę się rozglądać jak szalony cały czas. I moi drodzy, zobaczmy, do jakiego miejsca teraz trafiliśmy. Do Lochu i Rytylu oczywiście, no już jakiś czas temu, ale trafiliśmy na jego samiutki początek. I to są te właśnie drzwi, które były do otwarcia. I w ten właśnie sposób łączy się cała ta zbezczeszczona stolica z Lochem i Rytylu. Naprawdę
niesamowicie fajnie jest to zaprojektowane i zobaczcie, po jakim czasie tak naprawdę te drzwi można było otworzyć. Wchodziliście do kolejnej lokacji i dopiero w tamtej lokacji jakby można było znaleźć drogę i przejść tutaj. To jest, kurde, no niesamowite. To jest naprawdę niesamowite. Jak to zostało wszystko wymyślone. Ale dobra, przejdziemy sobie... O, w ogóle nie wiedziałem, że Bezczeszczona Stolica jest tak popularna do interakcji z innymi graczami. No proszę. Ale serio, tak wiecie, przynajmniej ja bym miał i chyba nawet miałem, nie jestem pewien teraz, bo to serio, było prawie 4 lata temu, ale jak przychodziłem pierwszy raz Dark Souls 3, że można odnieść takie wrażenie, że kurde, zaczynam nową lokację, a w poprzedniej czegoś jeszcze nie otworzyłem. Być może coś przeoczyłem i wiecie, spędzacie trochę więcej czasu w tej lokacji, chodzicie, szukacie, patrzycie, ale się okazuje, że no nie, jednak tam wszystko widzieliśmy, nie? Bywa i tak. Dobra, może najpierw zrobimy to w odwrotnej kolejności, a mianowicie ulepszę sobie najpierw moją nową zdobycz, czyli katalizator Logana. Katalizator nadwornych czarodziejów z Bezczeszczonej Stolicy w rękach nadzwyczaj inteligentnego czarodzieja może stać się potężną bronią. Czarodzieje dworu stolicy ogłosili się spadkobiercami sławnego Logana, wielkiego kapelusza, posuwając się nawet do naśladowania go imitacją Kostura. A, w sumie, to wiecie co, sobie broń zostawię tam między odcinkami, bo to nie jest interesujące jej ulepszanie, ale damy kolejną księgę. I'm in need of a diversion. Dajmy ten czarodziejski zwój. Oh my. You've made quite the discovery. This is a scroll of the prodigious Big Hat Logan, a masterful sorcerer, long missed in Vinheim. And now we have his scroll right here in my very hand. No i wreszcie moglibyśmy się nauczyć tych czarów. Słuchajcie, pojawia się tutaj na przykład taki rarytas jak samonaprowadzana materia dusz. To jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne i pożądane przeze mnie zaklęcie. Czy włócznia dusz. To jest jeszcze mocniejsza, wielka, ciężka strzała dusz, tak naprawdę. To jest coś pięknego. Dźwiękowa przynęta jeszcze. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem coś nowego, no ale dobra. Niech będzie. W takim razie to... I to. I don't mean to see him overbearing. Ej, przed chwilą dałem ci najlepszy zwój na świecie! Dobra, prawie. Myślałem, że będziesz wdzięczny, Urbeku. Nie zwróciłem uwagi, ile teraz te zaklęcia będą ode mnie wymagały. Miejsca. Bo możliwe, że za chwilę wejdziemy w ten etap rozgrywki, gdzie liczba miejsc na dostrojenie zaklęć zacznie być już, słuchajcie, problemem dla mojego rozwoju. Nie mam kości, niestety. Dobra, zróbmy tak. Nie, jest jedno miejsce tylko. I tutaj też, okej, okay, dobra. To jest w porządku jeszcze. Nie wiem, czy tylko to ma jakiś sens większy w tym momencie. Koszt punktów skupienia 14, a to 32. O Boże. No to jest spora różnica. Bez dwóch zdań. Dobra, niech będzie to, bo to jest naprawdę niesamowicie przydatny przedmiot. A przeczytam jeszcze opis. Piromancja, czerpiąca ze zbezczeszczonego płomienia. Pochłania i spopiela wrogów w zasięgu działania. Zbezczeszczoną stolicę strawił ogień zaraz po tym, jak Jorm Gigant został władcą pogorzelisk. Zrodzony przez niebiosa, płomień trawił podobno wyłącznie ludzkie ciała. Emisję mocy wam pokazałem, ale tak jeszcze... Mamy kilka innych... interesujących cudów, zaklęć. No słuchajcie, jeżeli chodzi o tę materię, to wygląda tak. I po prostu to jest zaklęcie, które mieli kryształowi mędrcy chociażby. Jeżeli na przykład podejdziemy sobie do ścianki, to może się rozbić na niej. I tracimy w ten sposób zaklęcie, słuchajcie, także trzeba uważać. W wąskich korytarzach to się na pewno nie sprawdzi. Włócznia duszy, no po prostu pocisk. Dość duży hałas, muszę przyznać, że generuje, no i bardzo dużo zżera mi tych punktów skupienia. Bym powiedział, że to jest wręcz, potężna ilość.
horrendalna. Jeden poziom, 30 tysięcy już. No to jest, słuchajcie, taka bym powiedział inwestycja dość bolesna. No ale dobra. Nie wiem, ile tych punktów dostrojenia bym potrzebował na kolejne miejsce, ale zdecydowanie dostrojenie mi się przyda. Zwiększono też ilość punktów skupienia, więc nie jest źle. W przeciwieństwie do inteligencji. Inteligencja mi nie zwiększa punktów skupienia, niestety. No i dobrze, moi drodzy. Myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek z serii Zagrajmy w Dark Souls 3 Czarodziejem. Mam nadzieję, że wam się podobało i mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Jeżeli przeoczyłem opis jakiegoś przedmiotu, to dajcie proszę znać w komentarzach poniżej. Może tak na samo zakończenie ja jeszcze bym tutaj ustawił nakrycie głowy. To, bo tego nie pokazywałem ostatnio. Jest naprawdę upiorne. Jezu, jaka fajna jest fizyka tego. Wiecie. Shame. Shame. O, albo jeszcze to, dworskiego czarodzieja. No mi się naprawdę podoba, ale wolę jednak koronę, która podbija mi obrażenia. To jest, wiecie, niestety w tym momencie akurat obrażenia wygrywają. I co? To by było na tyle, także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie kciuka w górę po sobie, będę naprawdę bardzo wdzięczny. Zachęcam również do komentowania, ponieważ to też pomaga w rozwoju mojego kanału. I życzę wam jak zwykle miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia już jutro, jak zwykle też w godzinach obiadowych. Między 14 a 16 powinien być odcinek. Dziękuję bardzo serdecznie raz jeszcze, że jesteście i do zobaczenia, do usłyszenia już jutro. Trzymajcie się, pa pa.